Witajcie. Z tej strony ponownie Starkej i oczywiście widzimy się w grze Graveyard Keeper. No więc od ostatniego odcinka zmieniło się trochę. Nie będę was okłamywał. Poza tym, że mam tutaj już nagromadzone pełno wszystkiego, odblokowane wszystkie technologie nie wymagające niebieskich punktów. Zresztą tutaj wam właśnie pokazuję. To można powiedzieć, że skoczyłem w przód. Chyba w przód, w sumie można tak nazwać. O około 2 czy tam 3 tygodnie. Gdyż właśnie, jak obiecałem, tak zrobiłem. Poprzygotowywałem pełno materiałów, pełno różnych rzeczy. A dzisiaj tak naprawdę zaczynamy ogarniać już tak na poważnie wszystko. Tak więc materiały nie są raczej już problemem. Czas przeskoczył i to mocno. Więc teraz tylko, jako że znowu jest niedziela, że tak nazwę. 20 mi sekund chciał? Mam nadzieję. No właśnie, jako że znowu jest niedziela, to pora poogarniać trochę różnych rzeczy. Wiecie, zanieść miski do księdza, tego typu sprawy. Może dostaniemy za to jakieś fajne nagrody, może coś innego, nie wiem. Jak widzicie, punktów też już mam sporo. Materiałów też nagromadzone. Na podwórku co prawda się niedużo pozmieniało, ale no, to już mniejsza o to. A i właśnie, w sumie, póki pamiętam, to jeszcze warto byłoby się zająć w końcu powiększeniem podwórka, bo mam już wszystko dosłownie, więc ten oto sposób mamy więcej miejsca. Nic wielkiego niby, ale wiecie, no, zawsze jest teren. Tak więc, w sumie, jeszcze póki pamiętam, można byłoby ustawić skład na żelazo. Chociaż jeden, rozumiecie. A, 4 mini deski. No dobra. Się ogarnie, to nie problem. Jak widzicie, drewna mamy pod dostatkiem. Żelazo też się robi. I o kamień też nie ma co narzekać. Okej, to skład żelaza bym dał w sumie tutaj. Więc pan drogą tylko dorobił tutaj malutkie przemeblowanie, żeby to wszystko sensowniej leżało. Ale tak czy jak, skład żelaza już tutaj postawię, niech będzie. I dobra, mamy miski. Nie wiem, czy coś jeszcze jest takiego potrzebnego. Chociaż może jeszcze zanim coś, to pokażę tylko, jaki jest mój obecny cel. Widzicie, tu jest taki lepszy mieczyk. Potrzebna jest lina konopna. Nie wiem, jak ją zdobyć. Tak samo mogę tutaj zrobić sobie zbrojkę. Trzeba mieć skórę. Akurat skórę możemy z trupów ściągać, więc to nie problem. No, więc mam parę rzeczy do garnięcia. I przy okazji chciałbym jeszcze też, rzecz jasna, zająć się tym, bo znalazłem trochę piachu, też nagromadziłem. 6 kamieni. I do tego jeszcze 10 piachu. Jeden kamień chyba miałem, czyli tak. I 10 piachu. Coś się zbugowało. Ej, co? Co jest? Aha. Zbugowałem piach. Super. Dobra, w takim razie trzeba będzie pójść jeszcze raz wykopać piach. Akurat to na całe szczęście nie jest wielkim problemem. No ale jednak dziwne. No przy okazji zgromadziłem też oczywiście miód i inne takie rzeczy. Nic wielkiego. Tak szczerze. I zajęło to nawet krócej niż się obawiałem, że zajmie. Dobra. A, dobra, już rozumiem. Miejsca nie mam, rzecz jasna. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej. Ale cóż, jak już tu jestem, to wykopię ten piach. Dobra. Tak więc budujemy tajemniczą rzecz zwaną kamiennym ogrodem. Może tam kamienie jakieś będę hodował, czy coś, nie wiem. Mówiąc szczerze, odkrywam tą grę razem z wami, tak naprawdę. To jest takie nietypowe, bo zazwyczaj cokolwiek wiem o grze, którą ogrywam tutaj. Tak najprościej w świecie mogę powiedzieć, że jestem na prawie zerowej wiedzy. Dobra, mam jeszcze trochę porzeczek, to no, żremy się ich, będzie spokój. Medytować? Aha. Czy to jest taki bardziej sposób na przemijanie czasu? Mało energii, ale czas płynie tak samo szybko. Okej.
O, w ogóle osioł coś chce. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Więcej marchwi dla osłów. Co ty tu wyprawiasz? Podjąłem akcję strajkową. Co to w ogóle znaczy? Mam dość bycia ciemiężonym. Nie przywiozę ci ani trupa więcej, a przynajmniej nie za darmo. Oto moje postulaty strajkowe. Po pierwsze, oczekuję poprawy warunków pracy, nalewienie kół wozu. Mam podziurki w nozdrzach ciągłego skrzypienia. Po drugie, żądam dni wolnych od pracy. Koniec z dostawami w dni słońca. Po trzecie, oczekuję godnej pensji. Od ciebie. Zwłoki nie są twoją własnością. To zasób naturalny. Należy mi się moja dola. Każde nowe zwłoki będą cię kosztować 5 marchwi z góry. Marchew możesz umieszczać w skrzynce, z której będę ją zabierał. Jeśli odmówisz, możesz już zacząć szukać innego osła. Ale hola, nie ma tu innych osłów. Haha. Super. O tym właśnie mówiłem. A. Dobra, mniejsza o to. Kiedy indziej tym wszystkim zajmę, teraz do biskupa, jeśli jeszcze tutaj siedzi. Musimy mu dostarczyć miski. O rany, ale paskudne. Ale dla biednych nadzą mi się doskonale. Z dością dostrzegam twoje zaangażowanie w sprawie kościoła. Dobra, w sprawie, nie w sprawie. Może nawet rozważ podniesienie rangi twojego kościoła i ogłoszenie go bazyliką? A to oznacza więcej wiary i pieniędzy. Bazylika pozwoli ci być bliżej Stwórcy. A cóż jest dla mnie ważniejsze od świętości? Ale to jeszcze odległa przyszłość. Najpierw wszystko musi być tu idealnie. Jak moja fryzura. Haha. I mówię zarówno o wnętrzu kościoła, jak i wyglądzie cmentarza. Haha. No, czyli muszę tutaj trochę poogarniać. 30 cmentarz i 20 kościół. Zrobię co w mojej mocy, by sprostać twoim wysokim standardom. Skoro mowa o wysokich standardach, byłbym bardzo zadowolony, gdybyś dostarczył mi trochę ryb. Uratowałeś mi w ten sposób od śmierci głodowej. Ale nie byle ryb potrzebuje wyśmienitego fileta z ryby. Zdaje się, że odpowiednią rybę można wyłowić koło wodospadu. Nawet nie wiem, gdzie to jest, ale dobra. Co to znaczy? Czy to znaczy, że w mieście panuje teraz głód? Nie, nie mogę jeść czerwonego mięsa. Z ryby z miejskiego portu? No, podziękuję. Zwłaszcza, że stoi tam ten statek na poły tonący statek umarłych. Aha, dobra. Jesteś więc moją jedyną nadzieją. Przecież kiepską dietę zacząłem już chyba łyseć. A, dobra. Dobra, tak więc udało się. Coś od niego chyba dostałem? Co to było? Aha, 5 niebieskich punktów. Super. Ale sprawdzę, może da się jakoś coś z tym zrobić, żeby więcej dostać? No, ale to za chwilę. Nie, nie można. Tak więc 5 niebieskich punktów i zaczynamy się bawić już w technologie lepsze. Co my tu tak właściwie mamy? Nie chcę kulinarnie, w kategorii... Anatomia i alchemia mamy wszystko za minimum 10. Więc wątpię, żeby cokolwiek się udało tak lepiej tutaj zrobić. W teologii za 5 mamy ulotki, czyli mógłbym pójść do inkwizytora dzięki temu. Budować ławki, świeczniki i inne rzeczy. Tutaj mógł się nauczyć pisać. Super. Mógłbym też dzięki temu już zacząć łapać, dajmy na to owady i rozumiecie. W tej strefie nic nie ma. Tutaj mógłbym garnki jakieś lepsze robić. I w końcu mógłbym też zdobyć piłę tarczową na belki i inne takie. Wiecie co, tak naprawdę nie wiem co zrobić, ale... Z własnego doświadczenia jestem w stanie stwierdzić, że albo ulotki, albo ławki. Ulotki daje mi dostęp do inkwizycji, więc wiecie, no. Kolejne zadanie bym wykonał, chociaż z drugiej strony. Zacznijmy od ławek. Co mi szkodzi? No. Tak więc mój następny cel będzie chyba. Warsztat kościelny. I inne takie. Ciekawe, ile mi to zajęło, żeby wszystko przygotować. No ale mniejsza, najpierw zobaczmy, ile potrzebuję rzeczy na ławki. Aha. No cóż, mało opłacalne to, ale zawsze lepsze niż nic. Tak więc dobra. Musimy zająć się poważnie różnymi sprawami. W sumie nie wiem nawet, jak sobie poradzić, ale... Tak całkowicie szczerze się zobaczy, może jakoś się uda.
Okej. Okay. Tak więc na obecny moment... Nie odprawiłem mszy. No jasne. Może nawet wam... Tak, wytnę wam raczej to łażenie moje. Ale to nie teraz, od następnych łażeń takich bezcelowych. Postaram się ograniczyć to wszystko, wiecie, żeby odcinki były bardziej treściwe. I już szczerze mogę zauważyć, że odcinek się jak nic spóźni. Zobaczymy, czy w ogóle będzie sukces, czy porażka. To jest rutynowa, ale wiecie, no, lepsze to niż nic. Chcę powiedzieć kilka słów. Standardowy chyba schemat będzie. Tak, nasz kościół jest super. Standardowo za każdym razem to mówił, nawet jak ja ostatnio sprawdzałem. Aha, jest punkt wiary i uwaga, uwaga, czy dostanę dodatkową wiarę? Czy się znowu uda, czy będę miał tym razem pecha? Chyba się udało. Tak, coś mam wielkiego farta, bo znowu kolejny raz mi się udało na 50% no pozytywnie zakończyć mszę. Trzeba w sumie nie tyle co mnie, że co kazanie bardziej, no ale rozumiecie. Zarobki się zwiększyły. Ja muszę przyznać, że właśnie ostatnio trochę zajęło się porządnie tym wszystkim, więc... Nawet nie wiedziałem, ile będę zarabiał. 51 na tym? Patrzcie, już mamy 3 srebrne monety. Dobra. Kazanie, czy tam msza, jak zwał, tak zwał, odprawiona. Tak więc w sumie miałem wyciąć, ale znowu zacząłem gadać zamiast tego. No cóż. Może taka już moja dola, że nigdy nie będę wycinał. Dobra, żelazo dalej się robi, to teraz co byśmy mogli ogarnąć? Z tych rzeczy, które mam tutaj do robienia, to chyba nic takiego nie ma. Ale dobra, może zapłacimy za... marchewkę, znaczy jakie są marchewki za ciało? Chociaż w sumie nie wiem. Nie spisałem, co było potrzebne do tego stołu całego. Ale dobra. Żeby nie było, wezmę wszystko, co mam. Naprodukuję... A, nie mam już miejsca, rzecz jasna. No tak. Odłożę to, co teraz nie będzie potrzebne. Tak będzie najlepiej. I w sumie mogę spróbować zacząć już ogarniać te wszystkie stoły i inne rzeczy. Tylko zanim coś, to muszę chyba narobić więcej tych zaawansowanych części. Co oznacza kolejne grindowanie. Dobra, 8 tych części zrobię. Jak będą gotowe, to wam już po prostu wznowię. Dobra, mamy ostatnią część. To teraz tylko przeniosę wszystko, co mam tak naprawdę do podziemi. Mi z tych materiałów, rozumiecie? Wolę mieć wszystko w jednym miejscu. Właśnie znalazłem przepisy. Szybko. Normalnie bardzo szybko, żebym się spostrzegł, że tu jest jakiś przepis. Smażone grzyby, pieczone jabłko. Super. Dobra. W takim też wypadku idziemy do góry. Przespać się. I w końcu po raz pierwszy może warto byłoby pójść dzisiaj do karczmy i w sumie zająć się tym, co tam tak de facto miałem zrobić. Niby nie do pełna, ale nie chcę zmarnować całego dnia. Tak więc... Idziemy. W sumie pójdę do karczmy, wam odszczędzę drogi. Chociaż najpierw może warto byłoby pójść po miód, bo w sumie tak sobie uświadomiłem, że jest ten cały dziwak, który chciał od nas 5 miodu, żeby nauczyć nas robić ciasto. Jak widzicie, 4 sztuki już mam, ale 5 nie zdobyłem. Chociaż bardziej niż kwestia niezdobycia to to, że za rzadko odwiedzam pszczoły i 5 miód nie zdążył się wygenerować. Ale chyba już powinien być, więc... Nie ma co narzekać. Drzewo miodowe tutaj, tak. No, jest, dobra. Tak więc... Bob, zbieraj. Chyba Bob miał na imię. Chociaż nie jestem pewien, czy Bob. Jeśli Bob, to dobrze, jeśli nie, to od teraz jest Bobem i tyle. Jestem pewien, tutaj mogę robić te wszystkie pieczone jabłka i grzyby. W sumie... Nawet powiem szczerze, no... Dobry to jest. Wziąć tak dużo tych grzybów, nasmażyć sobie. Przynajmniej jakaś tam lepsza potrawa jest.
Okej, ten osioł tutaj sterczy. Olej do kół jest potrzebny, no i tam marchewki, rzecz jasna, ale... Nie będę się tym przejmował na razie może. Te. Co prawda potrzebuję skór, bądź co bądź do zbroi. Między innymi. A skóry mogę tylko z trupów ściągać. Chyba, że da się jakoś je kupić, ale... O tym mi nic nie wiadomo przynajmniej, więc... No właśnie, więc... Nie wiem, co mam powiedzieć. W sumie miałem iść do wioski... Na wycięciu, a znowu wam pokazuję. Dobra, może... Jeśli będę pamiętał, to będę wycinał, jak nie, to nie. Nie trzymajcie mnie za słowo, że będę, czy tam, że nie będę. Wszystko się zobaczy. No ale dobra, mam nadzieję, że tym razem w dobry dzień przylazłem. No nareszcie. La 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 bum. Łap babę. Duba bum. Nie wiem, co ma znaczyć. Aha, jakaś piosenka chyba. Okej, okay, chcesz, żebym cię kochała? Śubitumbi lala. Nie, jakieś tak głupoty. Miecza ktoś zostawił. Dobra. Cześć. Wdzięczka. Co chcesz? Jestem grabarzem i chciałbym zadać ci kilka pytań. Ciekawie mnie nazwali, wdzięczka. Aha, wiesz, ile razy każdego dnia ktoś mi mamroczy dokładnie to samo? Nie mam dla ciebie czasu, chłopaczku. Wróć, kiedy nabierzesz trochę wiary w siebie. Aha. Pokaż, że warto z tobą porozmawiać, ale... Ciao. Ej, przyjacielu, mogę cię prosić na chwilkę? Aha. Czyli postać mi sama tu idzie i w ogóle. Co powiedziała ci panna wdzięczka? Tak po prostu, że mam sobie iść. Ech, to zupełnie w jej stylu. Nie chcę zrozmawiać z byle kim. Ja nie jestem byle kim, jestem miejscowym grabarzem. A w dodatku proboszczem miejscowej parafii. Ja jestem poetą, dobrze znanym, w pewnych małych kręgach. Nazywam się Wagner. Przyjdzie dzień, kiedy przeczytam jej mój wiersz, a wtedy... A najpierw muszę go napisać. A tak, a tu katastrofa, nie... A tu katastrofa. Nie ma kropki chyba, ani wykrzyknika. Nie mam papieru, ani atramentu. Może zdołasz mi trochę z nich ich załatwić? A, nie, dobra. No jest zadanie. Aha. Znowu ty? Bądź pewny siebie. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Chyba mi jesteś winna przeprosiny. Nie jestem byle kim poszanowanym grabarzem. Ale jestem też twoim wielkim fanem, więc możesz mi mówić per ty. Może faktycznie coś jesteś wart, sądząc po kontraście między twoją brudną pracą a twoim zachowaniem. O, opowieść! I to srebrna. Fajne rzeczy dostaję. Miło cię poznać, grabarzu. Musisz mówić mi miłe rzeczy, nie tylko o moim talencie, ale i pięknie. Chciałbym usłyszeć coś miłego. Aha. Tyle? Me. Dobra, ale coś dostałem. Dobra. Gdzie mogę dostać papier i atrament? Możesz mieć ich trochę w swoim kościele. Możesz też je zrobić. Nie jestem przyzwyczajony do pracy fizycznej, ale tak uzdolniony człowiek jak ty z pewnością doskonale poradzi... No, sobie z tym poradzi. Możesz też zdobyć trochę od starego astrologa. Chodził kiedyś każdego księżyca do latarni morskiej. Był moim dostawcą, nim się kompletnie bez sensu pokłóciliśmy. Dobra. Czyli mamy zadania. I w sumie... Może warto było poszukać w wiosce, czy nie ma kogoś, kto by mi sprzedał na przykład skóry. Bo wiecie, tak całkowicie szczerze, no... Chciałbym mieć już... załatwione wszystko, co tam trzeba załatwiać, że tak nazwę. Źle polazłem znowu. No ale właśnie... Zbrojki nie ogarnę, dopóki nie będę miał skóry. Skóry nie będę miał, dopóki nie zdobędę oleju dla osła. Oleju dla osła nie zdobędę, dopóki nie będę wiedział, co i jak. Chociaż jeszcze może zanim coś, to... Warto byłoby podejść, nie wiem, może... Dostarczyć ten miód do wariata? W sumie powinien mi za to dać jakieś fajne rzeczy, więc... Chociaż w sumie fajne rzeczy? Nie no, co ja się oszukuję, przecież on miał mi dać w zamian za to ten. Ding dong, bing bang bong, kopię jak? Ja kopię, okej, okay, handel? Oli z nasion, fajnie. I... A, dobra. Nasiona konopi, dobra.
Chyba, że wiem, gdzie tego szukać. Nawet się nie będę oszczędzał, powiem wam szczerze, biorę wszystkie nasiona konopi. Jeden olej dla tego osła. I w sumie ze dwie liny już na miecza. Bo nie chcę mi się czekać. Aha. I jeszcze oto ten cały miód. A teraz dawaj mi recepty. Cud, miód. Co z tym przepisem na ciasto? Pamiętaj tylko, że ciasto nigdy nie jest za słodkie. Słodycz sprawia, że postrzegam rzeczy w innych barwach. Wiele można w ten sposób wynieść. Aha. Sądziłem, że będzie coś więcej, ale... No nieźle. Będę handlarzem konopią niedługo. W sumie ci, którzy mnie znają dosyć dobrze z innych gier, tak prywatnie pewnie się nie zdziwią. Handlarz konopi, do tego jeszcze proboszcz. Po prostu cały ja. Chociaż w sumie... Czy będzie to w podobnym kontekście co tam? No szczerze tak. Tam też handlowałem konopią bardziej w postaci materiału konopnijnego, czy konopi, czy coś takiego. Wiecie, no mówię o grze zwanej Albion Online. Niby przyjemne, ale jednak jakoś coś spowodowało, że dalej w nią nie gram. Cokolwiek masz na sprzedaż, nie chcę tego kupować. Nawet jeśli to narkotyki albo magiczne eliksiry. Tylko się rozglądam. Nie wiem, o co chodzi, ale wszyscy mówią, że jestem nowym grabarzem. O, ci jesteś, czyli jeszcze gorszy element niż ci podejrzani wędrowni handlarze. Prawda jest taka, że twój zawód to jedno wielkie oszustwo i nie podobasz mi się. No, skoro powiedziałem to jasno, możemy przejść do interesów. Co powinien wiedzieć, żeby zostać dobrym rolnikiem? Musi wiedzieć, jak nawozić ziemię i nie bać ubrudzić sobie rąk. Tak szczerze, to nie wyglądasz mi na rolnika. Lepiej wyjdziesz z dęczy na zdawcowca jak ja. Nawet ktoś taki jak ty ugotuje coś pysznego z moich warzyw. O. Okej, czyli mam nowe recepty. I co on ma na sprzedaż? Nasiona buraka, marchwi i zboża. Dobra, kupię tak z... Musi być podzielne przez 4, tak szczerze, więc... 8 zboża. I ze 4 buraki. W sumie kapusty też ze 4 kupię, wiecie. Chcę mieć cokolwiek na start. Czemu? Coś jest nie tak? Dobra, nieważne. Wezmę mniej. Wow. Nie spodziewałem się znaleźć rolnika. Ale miło. Miło, jak najbardziej. Mamy trochę roślin, to posadzę co i owo, wiecie, skończyły mi się najprościej w świecie roślinki. Przez to, że całe marchewki wyhodowałem. A widząc to, co i jak, to niestety mogę powiedzieć, że zawsze połowa się zwraca. Czyli z 5 grządek zwróci się chyba 3 albo 2,5, jakoś tak, nie wiem. Dobra, ale mniejsza o to, pora posadzić inne roślinki. Nie wiem, co to powoduje, ale co by to nie było fajnie. Można chyba nawozić ziemię. Dobra, skoro można nawozić, to ja nawet nie będę czekał. Fajnie, że to odkryłem teraz, a nie na przykład za rok. No i sadzimy jeszcze drugą konopię, oczywiście też na torfie. W sumie chyba coś jeszcze miałem do obsadzenia, czym się wydawało. No jeszcze buraki. Ej, zbankrutowałem na dzisiejszych zakupach. Ale w sumie nie ma co narzekać. O, siostra przylazła. Jak zwykle. W sumie mam teraz do wszystkich uważnych oglądaczy wielkie wyzwanie. Sprawdźcie, czy istnieje chociaż jeden odcinek, na którym siostra mi nie przylazła, nie przeszkadzała nic, dobra? Miały takie. Cicho, siostra. Dobra, ale teraz mniejsza o to. 4 zaawansowane części. Super. Pewnie wszystkie odłożyłem tam, jak na złość. No brawo, siostro, brawo. No patrz, patrz. No widzę. Ale teraz daj mi chwilę się skupić, bo chcę nowego miecza sobie zrobić. Nie wiem po co, ale chcę. Więc... chcę, to nie... Miecz był przykowadły, tutaj była zbrojka. Nie hałasuj, siostra, proszę cię. No, nowy mieczyk. Mam nadzieję, że będzie się dużo lepiej sprawdzał niż tamten.
W sumie podwójne obrażenia przy połowie tych kosztów energii, więc... Więc chyba dobrze. Okej. Co my tu jeszcze takiego mamy do ogarnięcia? W sumie chyba nic takiego szczególnego. Oczywiście poza tym, że jeszcze sztabki żelaza muszę tu odłożyć i jeszcze parę innych rzeczy, co by to nie targać niczego nadaremno. No ale dobra. Kładziemy się spać. Jak się już nasz Zenon, Stefan, Bob, jak zwał, tak zwał, obudzi, to w sumie wezmę ze sobą trochę patyków, tak z 30 grzybów. Miał być 30, nie 32. Super. Ta gra już zaczyna mi trochę wkurzać. Ale dobra. To nic poważnego. No. Tak z... tą 30 patyków, albo nawet wszystkie. Bo oczywiście jak zwykle nie przestawiłem. 5 potrzeba na jedno. Czyli na 30 grzybów, żeby obsłużyć, potrzeba 30. Z patyków dostajemy 20, czyli 20 patyków trzeba wyrzucić. No i smażymy 30 grzybków. Zaraz będą gotowe, to tam się je odbierze. A póki co zobaczmy, czego mi brakuje jeszcze do całości. I w sumie może jeszcze bym zaniósł marchewki dla osła. Tak, w sumie to byłby chyba dobry pomysł, patrząc na to, że on się tu buntuje, że nie będzie pracował za darmo. Dobra. Tylko marchewek 10, bo tylko tyle można wrzucić do pudełka. Więc tym razem nie zrobię tego samego błędu co zwykle. I idziemy. Gdzie jest ten dzień? Nie pamiętam, czy coś warte uwagi tutaj się dzieje się. Mysza? Nie, mysza była 2 dni temu. Już dobra, najpierw dam olej do kół. Doskonale, wreszcie odpocznę od tego skrzypienia i będę w stanie rozwijać swoje teorie. Jak i sposoby walki o sprawiedliwość społeczną. Wszystkie szczury na nabrzeżu stoją po mojej stronie. Okej. Widzisz, to wcale nie takie trudne. Haha, to dopiero początek. Czy naprawdę muszę już to robić tutaj? Tak, jestem pewien... Jakim prawem mnie krytykujesz? Drogi to dobro wspólne. Naciesz się moim manifestem. Miałem cię za dobrego osła. I nim jestem, ale nie dla wyzyskiwaczy. Aha. I ty poszedł. Wyglądasz na trochę zmęczonego. Dobrze spałeś? Och, Sart, tęsknię za spaniem tak bardzo. Okazuje się, że ciężka praca jest cmentarnym strażnikiem. Muszę zrobić wszystko sam. Coś pamiętam. Dawniej posiadacz miał wielu pomocników. Byli bardzo podobni do mnie, ale bez poczucia humoru. Jeden z nich nadal powinien być przykuty łańcuchem do ściany w północnej części piwnicy kościoła. Aha, jeszcze jedno. Nie pamiętam dlaczego, ale jestem pewien, że nigdy nie powinieneś go odłamywać. Nigdy. W sumie nie wiem, o co chodzi, ale przez to, że nie podniosłem zwłok, czy mnie upuściłem, to coś się spsuło. Jest teraz pełno rzeczy. A ja nie pamiętam co, powodowało co, ale... Usunę krew, bo z tego co pamiętam, usuwanie krwi chyba zmniejsza czerwone czaszki. Krew i chyba tłuszcz, to... Spróbuję, wiecie, zawsze będę miał lepsze ciało do pochowania. Nie wiem jak zresztą, wolę nie ryzykować, bo na razie pracuję na najlepsze... standardy cmentarne, więc... No rozumiecie mnie chyba. O Jezu, nie, nie. Problemy z prawem autorskim pewnie już będą, bo oczywiście siostra zostawiła telefon, nie wyciszając go. Bo jakby mogła wyciszyć? Powinnaś się cieszyć, że zdążyłem włączyć mikrofon na czas. Zabieraj ten telefon, zanim znowu się uruchomi. Oj, ta siostra. Dobra. Tylko minus jeden. W sumie ta grządka kwiatowa mogłaby być ciekawym pomysłem na upiększenie cmentarza, łatwe. Ale dobra, to wszystko na spokojnie później. Coś jeszcze miałem zrobić? Bo tak szczerze nie pamiętam. Po co tu jestem? Po coś na pewno, ale po co to nie powiem. No dobra.
A, dobra, już wspomniałem. Warsztat kościelny wymaga... A, czyli to nie jest połączone, dopóki nie będę dopóki nie naprawię wszystkiego. Super. A tu potrzeba rzeczy, których oczywiście nie mam szans zdobyć. Tak więc no. Przyszedłem tutaj. Przyszłem. Dalej nie wiem, jak jest dobrze, ale chyba przyszedłem. Nie mając nic i dalej nic z tym nie mogę zrobić. Super. Tak więc ja chyba lepiej to przerwę póki co. I spotkamy się, jak już przyniosę tu wszystkie materiały. Tylko zanim coś to sprawdzę, warsztat kościelny, tak. 10 gwoździ, 4 skomplikowane, 9 zwykłych. Oczywiście materiałów musiało zabraknąć, więc no. Nie wiem, po co wam zdaję tą relację, ale muszę dotworzyć więcej gwoździ i wszystkiego. A potem jak będę był stół kościelny, to i tak nie wiem, co dalej. I w sumie nie pamiętam, gdzie odłożyłem notatki, te wszystkie inne, wiecie, historie, nie historie. A, dobra, znalazłem. Nie wiem, na co mi to w sumie, ale... Ale... Coś czuję, że może warto byłoby to wziąć. W sumie tak samo jak moje smażone grzyby. I w sumie mam bardzo dużo punktów. Gdyby tylko jeszcze niebieskich było tak dużo jak czerwonych i zielonych. To chyba zasługi moich tych... mądrych zarządzań czasem poza nagraniowym, kiedy zbierałem materiały. Dobra, jeśli niczego nie poknuciłem, to mogę ten warsztat postawić. Nie ma idealnego obszaru dla niego, a szkoda. Dobra, to niech będzie tak, na środku. Mam nadzieję, że energii starczy. W sumie, jeśli nie, to grzyby się zeżre i będzie spokój. I na warsztacie kościelnym mogę robić papier ze skóry wieprzowej. Z nietoperza albo z ludzkiej skóry. Chciałem ogólnie ze skóry. Ale w domyśle wieprzowej. Czy tam ludzkiej? Aha, z konopi mogę też robić tej linie. Liny, nie linie, dobra. I papier czysty. Czy mogę coś zrobić z moim notatką? Niby mogę na 4 punkty. I nawet to zrobię póki co. I można badać dla różnych efektów, ale... Co? Przepis mikstura chyżości. Czyli tutaj też coś jest, czego jeszcze nie przeczytałem. Super. Okej, przepis na miksturę chyżości. Fajnie, tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobić, rzecz jasna. I mam 4 punkty. Przydałoby się jak najlepiej to zbadać. Dla niebieskich, więc... Wow. W sumie spodziewam się, że będzie trochę trudniej. Nad tłuszczem więcej badań trwa, więc... Rozłożyć na płyn. Okej. Mam 40 niebieskich punktów. A tutaj potrzeba instrukcji do klucza. Okej. Czymkolwiek by to nie było. W sumie jak tak patrzę, to chyba nie ma niczego, co jeszcze by mi dało. Nie... A nie, jest roztwór chaosu. Co badamy? Niebieskie punkty się zawsze przydadzą. Tylko 5. Dobra, mamy 45 punktów, to teraz chyba w sumie... Warto byłoby się trochę rozwinąć we wszystkim. Łagodny rzeźnik. Mniejsze ryzyko błędu chirurgicznego, okej. Tutaj lepsze rzeczy anatomiczne. Wow. Strasznie dużo rzeczy, co się tak naprawdę przede mną otwiera.
Ale ze wszystkich rzeczy, które tak szczerze mogę sobie wymyślić, na pewno czuję, że po prostu pisarstwo może być podstawą jakichś tam istotnych rzeczy. Nie wiem jak z tym wszystkim, ale wiecie, pisarstwo. Po prostu czuję, że naprawdę będzie tutaj podwaliną czegoś istotnego, tylko co jest potrzebne na biurko. Dobra, w sumie niedużo rzeczy ten. Może do następnego razu postaram się ogarnąć jakieś tam materiały na to wszystko, czy nawet jeszcze pobadać sobie parę rzeczy. A póki co, no ja już będę kończył, tylko chcę zobaczyć, czy jest tutaj coś fajnego. Urodzony kowal. Jakieś takie ciekawe rzeczy, które dają na pewno jakieś profity, że tak nazwę. Tak jakbym robił dodatkowe gwoździe. A 30 punktów, więc nie wiem, czy chcę aż tak ryzykować. Chwila, to są belki? Dobra, wiecie co, już chyba wiem, na co wydam na pewno punkty. Chociaż tu są jeszcze jakieś też inne rzeczy związane z metalami sztachycznymi i... I tu coś jest, ale... Nie, mój priorytet to będzie piła tarczowa, tak więc... W sumie... Sprawdzę jedną rzecz. Jeśli to zadziała tak jak myślę, to może nawet nie będzie konieczności jakichś wielkich, powiedzmy... problemów. Oj, aż 3? Strasznie dużo. A tutaj 1, dobra. Niby marnuje ostatni punkt, ale... No i to ja rozumiem. Malutki zastrzyk, ale zawsze coś, więc cóż. To by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to fajnie. Jeśli nie, to napiszcie czemu nie. No i trzymajcie się do następnego odcinka i w ogóle standardowa formułka. I to tyle, pa pa.